Już w lipcu Rybnik zmieni się w stolicę polskiej siatkówki plażowej. Na trzech boiskach nowo wyremontowanego kompleksu sportowego na Rudzie rozgrywany będzie turniej Plaża Open. Jest to największa tego typu impreza w kraju. Wraz z Rybnikiem zagości jeszcze w sześciu innych miastach całej Polski. Jak na razie plaże w Rybniku jak na lekarstwo, ale już niebawem będzie musiało się to zmienić. Od 10 do 13 lipca w mieście zagości impreza, w której akurat dobrej jakości plaże są na wagę złota. Nazywa się Plaża Open i sprowadzi do miasta najlepszych siatkarzy w Polsce. Wiem, że jest szansa, że będzie Piotrek Gruszka, właśnie tak jak mówiliśmy, może Sebastian Świderski. Na pewno myślę, że nawet Robert Szczerbanik będzie grał, bo znając go, to on tak praktycznie co roku gra, więc myślę, że będzie grającym trenerem, także na pewno wiele osobistości. A wśród nich oczywiście Mariusz Prudel. Wszyscy zawodnicy na wyciągnięcie ręki. Będą dostępni nie tylko dla miłośników siatkówki, ale także dla dzieci, ponieważ równolegle z samym turniejem prowadzone będą warsztaty dla najmłodszych wielbicieli tej wyjątkowo letniej dyscypliny sportu. Początkowo formuła tego była bardzo otwarta i formuła miała za zadanie popularyzować siatkówkę. Natomiast siatkówka już tak mocno jest popularna, że trzeba było przerodzić to w profesjonalne rozgrywki. I w tym roku właśnie te rozgrywki będą w ramach turniejów Mistrzostw Polski. Rybnik jest jednym z sześciu miast. Turniej Plaża Open wystartuje w Kętach. Później impreza przeniesie się do Rybnika. Następnym przystankiem jest Cieszyn. W dalszej kolejności zawodnicy pojadą do Łodzi, gdzie przyjdzie im grać w tamtejszej manufakturze. Stamtąd przejadą do Nowego Dworu Mazowieckiego, by w finale spotkać się w Pile. No bardzo się cieszę, że partycypujemy tutaj i jesteśmy współorganizatorem tego całego przedsięwzięcia. To kolejna świetna promocja naszego miasta. Za niedługo będzie koncert, międzynarodowy koncert, który już trzeci z kolei. Teraz impreza sportowa połączona z możliwością pooglądania i skorzystania z zmodernizowanego kąpieliska Ruda. Teraz tylko trzeba postawić na zwycięzcę, ale nie będzie to proste. Proste także nie będzie rozreklamowanie turnieju. Przed organizatorami spore wyzwanie, ale jak zapowiadają, cały Rybnik dowie się o tym przedsięwzięciu na ponad miesiąc wcześniej. Będziemy chcieli też przygotować odpowiednią imprezę promocyjną. Myślę, że miesiąc, półtorej miesiąca wcześniej, gdzie przedstawimy mieszkańcom, jak będzie wyglądał program, jakie będą atrakcje. No i to będzie miało na celu właśnie zaproszenie wszystkich na lipcową imprezę. Na wyremontowanym kąpielisku Ruda powstaną trzy boiska do siatkówki plażowej. Tuż obok nich stanie trybuna dla kibiców. Impreza nie będzie wydzielona, więc wszyscy, którzy w tym czasie będą przebywać na kąpielisku, mogą swobodnie dopingować swoich faworytów.